Co się z nimi? Co? Co jest? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z Teardown i dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy z Grzesiem na plaży, na minecraftowej plaży i mamy też łódź amfibię. To jest amfibia, dosłownie, zobaczcie, łódź z kółkami i razem z Grzesiem Czemu ja się spodziewałem tego, że jak z nim za mocno rzuciłem, to umrze! Lekko wrzucamy Grzesia do środka, lekko wrzuca... Stój. Dobra, złapałem cię. Już no stój! Czemu on jest taki lekki? Rzucamy Grzesiem do środka łodzi. Grzesiu, trzymaj. Wejdź do środka, proszę bardzo. I przetestujemy naszą łódź. Zobaczmy, czy ona potrafi pływać. No teraz to średnio. Czy ona będzie potrafiła pływać? Grzesiu, gdzie jesteś? No, jakby to powiedzieć... Pływa. Dobra, trzeba wjechać on ma talent do umierania. Trzeba wjechać nieco szybciej do tej wody, proszę bardzo. Może nie z tej samej strony. Jedziemy tyłem. Uwaga, wlatujemy do wody. Tak jakbym to tak powoli postawił. Powoli postawił na wodzie. To zobaczcie, to bez kitu potrafi pływać. Tylko jak już jesteśmy w wodzie, to średnio można później się poruszać. Można... O, co? Czekajcie, złożyły się koła i możemy pływać. Jednak zwracam honor, amfibia całkowicie działa. Kontynuując, zobaczcie, co mamy. Mamy masę ciężarówek i to polega na tym, że wskakujemy na ciężarówkę. Zobaczcie, wskakujemy na ciężarówkę, na każdą z nich na początek i wszystkie z nich jadą i musimy się jak najdalej przedostać. Halo, poczekajcie na mnie. Musimy się jak najdalej przedostać, chyba bez skakania, z tego co widzę. Co tam się dzieje? Dobra, trzymamy się! Co? Ile tu jest części? Dobra, idziemy dalej. Idziemy cały czas do przodu. Dobra, jest źle. Musimy tu wskoczyć. Halo, czemu ja lecę? Okej. Dobra, jesteśmy. Ale tu się nadal wszystko rozwala. Co się dzieje? Razem ze śmieciami biegniemy. Dobra, uda się. Wiem, że to nie ma sensu już, ale biegnę. Dobra, jesteśmy, ale... To jest koniec. Szary koniec. Już dosłownie nic z tych ciężarówek nie zostało. Jak to wygląda? Jeszcze same koła spadają. A tu jest po prostu koniec mapy, bo ktoś jeszcze jej nie skończył, bo ten mod dopiero wyszedł. Ale jest genialny, to serio. Genialnie wygląda. Spróbujmy nie spać. Spróbujmy zostać na jednej ciężarówce chociażby, chociaż... To jest ostatnia z nich i nie ma więcej ciężarówek, ale mam nadzieję, że jakoś przetrwamy. Mam sposób w sumie, możemy ją złączyć kablem. Połączyć kablem tak, żeby nie zleciała. Okej, i tak zleciała? Ten kabel nie wytrzymuje? Proszę, może deska wytrzyma. Okej, przyczepiłem ciężarówkę. Zobaczcie, teraz się nie ruszy. Teraz nie ma szans, że się ruszy. Okej, trzyma się. I teraz zróbmy tak. Zapomniałem, że to też się rusza. Co? Nie. Dobra, musimy jakoś biec. Musimy jakimś cudem biec. Dobra, ta ciężarówka jest dość daleko od innych i zobaczcie, może ona to wytrzyma dzięki temu. Uwaga. Nie, spadłem. To jest niemożliwe, żeby nie spadł. A, nasza ciężarówka właśnie zniknęła z powierzchni ziemi. Ale mam cudowny pomysł, wejdźmy na początek, mniej więcej na początek, zobaczcie, teraz możemy rzeczywiście się poruszać po tych ciężarówkach, tylko najgorsze jest to, że nas zgniatają nas. Okej, to dobrze wygląda, to dobrze rzeczywiście wygląda, trzymamy się wszyscy, gonią nas te ciężarówki z tyłu, doganiają nas. Dobra, trzymaj się ciężarówko, trzymaj się Screamy, na tą teraz trzeba przeskoczyć, jest dobrze i zobaczcie, jesteśmy już przy końcu, dotrę do końca, za wszelką
cenę! Utrzymam się, walczę teraz z całej siły! No, nie widzicie tego, ale... Spadłem, ale... Ciężarówki mnie zabrały ze sobą. Ej, to jest serio genialne. Jeżeli to się rozwinie, to to będzie naprawdę, naprawdę fajny mod. Tylko minus jest taki, że one się rozpadają zanim dojadą. Ciężko powiedzieć, żeby któraś przetrwała, mimo że ich było z 50. Ale poczekajcie, co jeżeli wywalilibyśmy jedną ciężarówkę stąd? Na początku zamrozili wszystkie wokół, żeby nie tknąć... Oj, przepraszam. Nie tknąć żadnej innej. Ale co jak wywalimy jedną ciężarówkę stąd i dodamy siebie, tak jakby swoją ciężarówkę? Chłopaki jeszcze nic nie podejrzewają. Zobaczcie, nawet kolorem się delikatnie różnią. I teraz, proszę bardzo, dołączymy do tego wyścigu. Zobaczcie, wyprzedzamy. Oj, 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 dobra, nie. Ważne, żeby nasza ciężarówka przetrwa... Właśnie się zepsuła. Ja już rozumiem te wszystkie inne ciężarówki. Tu nie da się nie zepsuć. Nawet już jechać nie mogę, bo jesteśmy na dachu po prostu. Przechodząc dalej, co on robi na głowie? On bez hitu. No nie udawaj, że się nic nie stało. Byłeś na... Przepraszam. Od kiedy mogę im robić krzywdę tą ręką? Wcześniej się... Przepraszam, Maciek, ale mamy coś nowego, słuchajcie, mamy coś nowego. Znowu coś nowego. Zobaczcie sami, mamy lucky bloki, tylko nie wiem, jakie się stawia. Prawym się nie da, więc lewym zakładam, że się da. Proszę bardzo. Co się stało? Czemu dom poleciał? Co dom poleciał? Maciek, czy wszystko w porządku? Co mu się dzieje? Poczekajcie, bo te lucky bloki są serio dziwne. Czy je się wykopuje, czy coś? Ich się nie wykopuje ani trochę. One po prostu robią jakieś dziwne rzeczy. Maciek właśnie się utopił. Robią jakieś serio dziwne rzeczy. Ten lucky block zaatakował Maćka. Maciek się odgrywa. Lucky block zrzucił nim. W drzewo wleciał. Zobaczcie, dom został przystawiony cały. Maciek się wydostał z drzewa i Lucky Block zniknął. Ale kontynuujemy ich walkę. Uwaga, zobaczmy co dalej. Maciek nie żyje. Ej, to jest serio dużo różnych rzeczy. Teraz jakoś wybuchł mocno. Ej, ale to, że rzuca tymi domami, to jest serio przerażające i epickie. Ale tego się po prostu nie spodziewałem, że będzie coś w tym stylu. Kowadło spadło. A co jak rzucimy dużo? Dużo! Dużo tych lucky bloków! To zobaczcie, co się dzieje. Daj, to był zły pomysł. Wszystko się rusza, wszystko wybucha. Maciek jeszcze żyje jakimś cudem, tylko wpada właśnie do wody. Ale co jeżeli przejdziemy na taką czystą mapę, gdzie dosłownie nic nie ma? I teraz zobaczcie, ile można tego rzucać. Zobaczmy, czy Steve to przeżyje przede wszystkim. Czy będzie mieć szansę na przeżycie. Zobaczcie, jakiś specjalny lucky block leci do góry. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Steve dostał! Pali się! On tego na pewno nie przeżyje! I tu się stała serio wielka tragedia. Ale zobaczcie, mamy coś nowego. Zobaczmy, czy Grzesiu to przeżyje, bo to wygląda przerażająco. Zrezmy Grzesia, postawmy go, nie wiem, tutaj. Nie przeżyje tego? Zginął od razu, zanim go postawiłem nawet. Ej, ale to jest epickie, tu jest nawet jakieś trzęsienie, gdy się trafi w coś. Ej, to jest serio. Co się dzieje? Co się dzieje? Cały dom jest w ruinie przez to. Jakie to jest epickie. I cały dom, zobaczcie sami, się zawalił. Ale zrespiłem brygadę Grzesi. Mamy 14 Grzesi i chciałbym przetestować, przez ile Grzesi przebiją się różne rzeczy. Mamy jeszcze Flame Tower jakiś, który jest serio jakiś epicki. Ale na razie zacznijmy od tego najbardziej podstawowego, czyli tego, co wcześniej, proszę bardzo, co niszczy ściany. Zobaczmy, przez ile Grzesi się przebije. Przez jednego,
drugi ucierpiał, lekko krwawi z ręki, ale nic mu się nie dzieje. Czyli mamy jednego Grzesia, zostało jeszcze 13 Grzesi i proszę bardzo, teraz czas przetestować, nie używałem tego jeszcze, nie będę testować przed Grzesiami. Uwaga, strzelamy od razu w Grzesi, zobaczmy, co się z nimi... Co? Co jest? Ale to jest epickie! Co się stało? Wyparowali! Oni, zobaczcie, oni są już przerażeni, nie? Oni już wiedzą, co ich czeka. Czekajcie, muszę strzelić to w dom, nie? Muszę strzelić tym w dom. Zobaczyć, co się stanie. To jest serio epickie. Te efekty są epickie. Na razie nic więcej z tego nie wyszło, ale zobaczcie, jakichś 5 Grzesi zostało zmiecionych z powierzchni ziemi. Ale gdybyśmy wzięli Grzesia do helikoptera, wystartowali nasz helikopter, to zobaczmy, ile strzałów jest potrzebne, żeby zestrzelić taki helikopter. Proszę bardzo, uwaga, strzelamy! Jeden strzał poszedł, helikopter się trzyma, okej. Chociaż... Nie na długo. Grzesiu się trzymał, jednak nie. A zobaczmy, jak szybko tym zrzucimy helikopter. Proszę bardzo, strzelamy w sam środek. Strzelamy w sam środek! Co się stało? Ej, to jest serio! Przecudowne! Przecież ja mogę strzelić w tych wszystkich Grzesi teraz i wszyscy znikają z powierzchni ziemi! Czekamy na następne! Czemu ten helikopter działa jeszcze? Przestań działać! Czekamy, aż wyjdzie więcej tych mocy, bo one są naprawdę przecudowne! Szczególnie te efekty dźwiękowe i wizualne! Zobaczcie, weszło do środka, przebiło się przez wszystkie piętra! Czekajcie, bo musimy to przetestować na też innych obiektach, czyli na przykład czymś tak wielkim. Zobaczcie, on próbuje w nas strzelić jakimś śmiesznym laserem! Dobra, nie jest taki śmieszny ten laser. A jeżeli strzelimy mu prosto w głowę... Co to miało być? Zobaczcie, cały robot został pokonany na strzała. Nie no, trzeba jeszcze przetestować King Konga. Mamy wielką małpę zbliżającą się prosto w nas. Zobaczcie, tylko otworzy buzię, tylko otworzy buzię. Strzelamy mu prosto w buzię. Ej, to jest tak epickie, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak epickie. Godzilla jest akurat nieśmiertelna, więc jej nic nie zrobimy. Jest zbyt silna, ale zobaczcie, że to nawet ją odrzuca i możemy ją nawet zepchnąć z mapy, jakbyśmy chcieli. A Grzesiu tu gasi pożary, nie? Ale to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa.